Matura z fizyki 2018, poziom rozszerzony. Zadanie numer 3. Jest to zadanie z elektrostatyki. Metalową kulkę naładowano ładunkiem elektrycznym. Na rysunku poniżej przedstawiono przekrój tej kulki płaszczyzną przechodzącą przez jej środek, punkt D. Wartość natężenia pola elektrycznego w punkcie A, tutaj u góry ponad kulką, jest równa E. Przyjmij, że pole elektryczne może pochodzić tylko od ładunku kulki. Uzupełnij tabelę. Wpisz w puste komórki 3 wartości natężenia pola elektrycznego w pozostałych punktach. Otóż, żeby zrozumieć odpowiedzi, spróbujmy sobie najpierw przypomnieć, jak to wygląda natężenie pola elektrycznego wytworzonego przez ładunek punktowy i ładunek zgromadzony na powierzchni kuli. Otóż źródłem pola, jeśli będzie ładunek punktowy Q duże, wówczas przyjrzyjmy się definicji natężenia pola elektrycznego. Jest to stosunek siły elektrycznej do ładunku Q znajdującego się, Q małe, znajdującego się w polu wytworzonym przez ładunek Q duże. Gdy postawimy wzór z prawa Coulomba na siłę elektryczną, uprościmy Q małe, otrzymujemy taką zależność, czyli natężenie pola elektrycznego zależy odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu odległości od ładunku. Wygląda to, wykres tegoż natężenia wygląda w sposób tak jak czerwona ciągła linia. Linia ta w nieskończoności zbliża się do zera, natężenie wówczas staje się równe zero, a gdy ładunek przemieszczający się w polu znajduje się coraz bliżej ładunku Q, to natężenie pola rośnie do wartości nieskończenie wielkiej, właśnie w miejscu, gdzie znajduje się ładunek Q duże. A jak wygląda sytuacja w przypadku kuli wykonanej z przewodnika, która została naelektryzowana? Ładunek zawsze gromadzi się na powierzchni przewodnika, niezależnie od tego, czy elektryzujemy dodatnio, czy ujemnie. Ja naelektryzowałem kulę o promieniu R duże ładunkiem dodatnim Q duże. I teraz wewnątrz przewodnika pole znika. Skąd ten rym mi się wziął? Otóż sprawa zastosowania prawa Gaussa. Na końcu tego spotkania będzie odnośnik przekierowujący Was do prawa Gaussa, abyście sobie je przypomnieli. W każdym razie wewnątrz przewodnika nie ma pola elektrycznego. Jest ono równe zero. Tu czerwona linia wzdłuż R. A na zewnątrz natężenie pola wygląda tak, jakby ten ładunek Q duże był, znajdował się w punkcie 0, pole centralne, czyli krzywa z pierwszego rysunku jest przeniesiona tutaj na ten rysunek drugi. I wykres zależności natężenia pola elektrycznego wygląda w ten sposób. Tak jak dla ładunku punktowego pole centralne, do wartości k razy q przez r kwadrat, k razy q przez r kwadrat, gdzie r duże, promień kuli. Potem gwałtowny skok w dół i 0. No to spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, jakie jest natężenie pola elektrycznego w punkcie B. Zwróćmy uwagę, punkt A od środka kuli jest oddalony o 3 kratki, punkt B o 6 kratek, czyli B znajduje się 2 razy dalej niż A. R dla B jest 2 razy większe, czyli natężenie w punkcie B jest 2 do kwadratu razy mniejsze, czyli 4 razy mniejsze, E dzielone przez 4. No a już powiedziałem, wewnątrz przewodnika, niezależnie gdzie punkt rozważamy, pole jest równe 0. Pole znika. I to już jest koniec odpowiedzi na pytanie postawione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ale chcę Waszą uwagę zwrócić jeszcze na
potencjał pola elektrycznego wytworzonego przez ładunek punktowy i przez ładunek zgromadzony na przewodzącej kuli. Te dwa przypadki rozpatrzyliśmy, dotyczą natężenia pola elektrycznego, a teraz potencjał. Na osi pionowej będę odkładał potencjał, a na poziomej odległość. Otóż korzystam z definicji potencjału. Jest to stosunek pracy wykonanej nad ładunkiem małe q przez pole elektryczne podczas przenoszenia tego ładunku z nieskończoności do danego punktu. Praca wykonana podczas przenoszenia tego ładunku z nieskończoności to k q duże q małe przez r dzielone. Q małe upraszcza się i mamy taką zależność. Piszemy v zależy odwrotnie, proporcjonalnie od odległości. Tu było od kwadratu odległości, a tu od odległości. Wykresem jest krzywa symetryczna względem obu osi, jeśli na obu osiach obraliśmy jednostki o tej samej długości. Jednostka potencjału i odległości na tym wykresie mają te same długości. A jak wygląda sytuacja w przypadku naelektryzowanej kuli? Ano, przyjrzyjmy się. W przypadku, gdy rozpatrujemy sytuację na zewnątrz, wygląda ona identycznie jak w pierwszym przypadku, tak jakby ten ładunek Q duże znajdował się w centrum kuli, w środku kuli. To pole na zewnątrz kuli naelektryzowanej, pole elektryczne, jest polem centralnym. I zależność potencjału od odległości wygląda tak. I gdy zbliżamy się do powierzchni kuli, to na powierzchni kuli potencjał, popatrzmy, będzie wyglądał k, q duże, dzielone przez promień kuli. Czyli jesteśmy z potencjałem na powierzchni kuli, a teraz jak wygląda potencjał wewnątrz kuli? Otóż przyjrzyjmy się. Pole elektryczne, natężenie pola elektrycznego wewnątrz naelektryzowanego przewodnika jest równe 0. Zatem, czy sprowadzimy ładunek z nieskończoności na powierzchnię R, czy sprowadzimy go z nieskończoności do jakiegokolwiek punktu wewnątrz kuli, to wykonamy taką samą pracę. Dlatego, że jeśli wewnątrz kuli nie działają siły elektryczne, pola elektrycznego nie ma, to przemieszczanie się wewnątrz kuli nie wymaga wykonywania pracy ani przez ładunek, ani przez pole, które tam by się znajdowało. Czyli mamy taką sytuację, że potencjał, ten, który istnieje na powierzchni kuli naelektryzowanej, jest taki sam w każdym punkcie wnętrza tejże kuli. Wykres więc, linia ciągła, pobiegnie tutaj poziomo. Na całej drodze od R duże do zera potencjał jest stały. Dlaczego mówię o potencjale? Ano dlatego, że gdybyśmy przyjrzeli się temu zadaniu, jak ono zostało sformułowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, to tylko zamienić E na V i wartość natężenia pola elektrycznego na wartość potencjału pola elektrycznego i można domagać się od stającego egzamin maturalny, aby wypełnił tę tabelkę, ale dla potencjałów. I mielibyśmy tutaj punkt B, dwa razy mniejszy potencjał, czyli byłaby dwójka. Natomiast C i D byśmy napisali VR, potencjał na powierzchni kuli. Nic nie sugeruję, ale od 3 lat nie było pytania na egzaminie maturalnym dotyczącym potencjału elektrycznego.